Ona mówi, czy ty możesz mi kupić nowy samochód? Ja mówię, jak ty taka bezczelna możesz być? Instytucje państwowe tutaj nie dbają o człowieka. Modlą się do obrazów, całują figurki, ale człowieka mają naprawdę gdzieś. To po przyjeździe z Kalifornii, proszę pana, to ja zauważyłem jedną rzecz. Ten kraj nie jest poukładany. To jest taki bałagan, a zwłaszcza z instytucjami państwowymi, proszę pana, dlatego, że ja się staram wiele spraw po przyjeździe ze Stanów Zjednoczonych, ja tu nie mieszkam, ja wracam z powrotem, ale ja mam pewne sprawy sądowe, prokuratorskie, nawet policyjne i tutaj zauważyłem jedną taką bardzo dziwną rzecz. Porównaniu, bo mam skalę porównawczą, że jeżeli instytucja federalna, do której ja się zwracam w Stanach Zjednoczonych, to ona chce mi pomóc. Ona chce mi pomóc i zawsze pomaga. Tutaj jest w ten sposób, że jak się zwracam do jakiejś instytucji państwowej, którą ja w dalszym ciągu nazywam resortową, bo tu jeszcze komuchy panują, ja zwłaszcza w tych instytucjach, że żeby być przynajmniej w tych instytucjach obojętny do mojego pisma, prawda, lub nie szkodzić, a oni robią jeszcze odwrotnie. Zamiast mi pomóc, to oni mi jeszcze szkodzą i przeszkadzają. Czyli warstwują mój problem jeszcze trzykrotnie. Zamiast mi pomóc, to oni jeszcze nawarstwiają problemy, które ja muszę później reperować, zamiast oni. Oczywiście tu ludzie płacą podatki, ja tu nie płacę żadnych podatków, dlatego że jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych. Ja nie mogę tego zrozumieć, że my im płacimy, a oni robią takie figle dla nas. I ja tego nie mogę zrozumieć, dlatego że ja im piszę, że w Stanach Zjednoczonych ludzie jak wy nie zachowują się tak chamsko. Bo naprawdę niektóre momenty to jest po prostu aż po chamsku. Ja tu nie przebywam, ja czasami niedługo jadę do Szwajcarii na jakiś czas, bo po prostu nie mogę znieść tej mentalności. Ja naprawdę przepraszam, ale na Zachodzie, nawet w Niemczech niedawno też byłem, tam wszystko jest ułatwione dla obywatela. Tam nikt ci nie zrobi żadnego psikusa, masz gdzieś jechać, jeżeli oczywiście nie łamiesz żadnego prawa. Ty masz prawo mieć to, to, to i to, ale instytucje państwowe tutaj nie dbają o człowieka. Absolutnie, ja zadaję tyle pytań, nikt mi nie odpowiada na te pytania, nikt mi nie odpisuje nawet. A ja to nazywam zwykłą bezczelnością. No ja tego nie mogę zrozumieć. Jeszcze jedna rzecz, że Polacy nie dbają o swój kraj. Ja zauważyłem jedną rzecz. Rzucają papiery tu i tam, mieszają mnie, człowieku, jak jesteś Polakiem, to jest twój kraj, ty bądź dumny ze swojego kraju, nawet w Niemczech, prawda? Ja nie widzę popsutych, połamanych ławek albo połamanych i pobitych szyb na przystankach tramwajowych i się pytam, rozumiesz, niektórych Niemców, dlaczego tak jest? Dlatego, że my nie chcemy niszczyć swego wizerunku, prawda? Dlatego tam jest czysto, dlatego tam jest jakiś układ, jakiś ład i tak dalej. Ogólnie ja uważam, że z całej Europy Niemcy to mają metodę do takiego, no mają swoją metodę, którą naprawdę podziwiam, dlatego że metoda jest troszeczkę taka rygorystyczna, ale działa. A tutaj jest taki luz, taki dziwny. Ludzie, ja nie wiem, po 89 roku, tu byłem w 90 roku, to oni się, Polacy się zachłysnęli tą wolnością do tego stopnia, że ja mówiłem, słuchajcie, to w Ameryce nie możesz tego robić. Ty musisz w dalszym ciągu być odpowiedzialny za swoje czyny. To nie jest taka wolna Amerykana. Wolna Amerykana to jest jakaś w ogóle jakaś metafora, która nie powinna w ogóle istnieć. Dlatego, że to nie jest wolna Amerykana. Oczywiście państwo się uwolniło od komunizmu. No, każdy myślał, że jesteśmy wolni, ale teraz zostało zniewolone przez instytucje. Społeczeństwo musi się zmienić. Ale ono musi się zmienić od dołu, dlatego że od góry te wszystkie instytucje rządzą w ten sposób, że nakazują, rządzą do tego stopnia, że jesteś w pewnym sensie zniewolony. Może być zmiana, ale Polacy muszą się uwolnić od tych postkomunistycznych instytucji, gdzie ludzie tamtych lat jeszcze istnieją, albo ich dzieci, a okazuje się, że ich dzieci są jeszcze gorsze. Polak jest bardzo zazdrosny i wścibski przeciwko drugiemu człowiekowi. Zazdrości. Ja nie mogłem tego zrozumieć. Ja tu zauważyłem, ja tu płaciłem Polakowi i ja jeszcze musiałem go przepraszać i wyczyścić mu buty, a ja jemu płaciłem.
A tam jest odwrotnie. Kapitalizm jest troszeczkę inny. On jest cywilizowany kapitalizm, ale za dolara tam ci się będą ludzie giąć i to w sposób uczciwy. Prosta rzecz. Komuś mówię dzień dobry. I nagle mnie zatrzymuje kobieta albo mężczyzna i do mnie pretensje mają, dlatego że ja powiedziałem dzień dobry. I ja mówię, a to mi mówi dzień dobry. No i proszę pani, ja pani życzę dobrego dnia. No i ten czas porozum idzie do głowy, aha, ale niektórzy mężczyźni to są, oni później są naprawdę bardzo, jak to można powiedzieć, agresywni, tak, agresywność wykazują. Ja mówię, przepraszam pana, ale ja panu życzyłem dobrego dnia. I to jest od małego w Stanach Zjednoczonych, nie znasz nikogo, powiesz hi, hello, how are you do, everything, i wszystko jest okej. Okay. A tutaj dzień dobry, a jeszcze słyszysz Jezus, Jezus Maria. Ja mówię, proszę pani, czy pani tego Jezusa naprawdę widzi? Jeszcze ja powiem dzień dobry, to uważam, że kurtuazja powinna odwrócić się w drugą stronę i powiedzieć też dzień dobry, prawda? No to ja tego nie mogę zrozumieć. Ludzie nie są życzliwi dla siebie. Nie są życzliwi na ulicy, nie popatrzysz krzywo, to zaraz będziesz miał jakieś animosy, ktoś podejdzie i będzie ci... tak jakbyś był przestępcą, no. Ja mówię, no jakie przestępcą? Albo kobieta też miała pretensje. Proszę pana, co pan tutaj wrzeszczy do mnie dzień dobry? Ja mówię, proszę pani, czy ja popełniłem jakieś przestępstwo? Oczywiście, pan. Ja mówię, z jakiego artykułu? No proszę mi podać artykuł kodeksu karnego lub cywilnego, z jakiego artykułu ja popełniłem przestępstwo. I się zamykają. Ja nie wiem, to jest ten sposób. Jedna rzecz w komunie, która była naprawdę dobra, ja bym nie była komuna, może socjalizm, prawda? Każdy, wszystko było wspólne. Ja rozumiem. I ten czas nikt do nikogo nie miał pretensji, bo to było wszystko wspólne. Bawimy się tym, prawda, pożyczamy sobie, oddajemy, czasami nie oddajemy, były takie rzeczy. A teraz jest w ten sposób, że kapitalizm, który tu się znalazł, nie jest taki sam, jak jest w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, ale nawet i w Niemczech. To nie jest. To jest niecywilizowany kapitalizm. I tutaj jest po podrżnięty gardłach. Ludzie przechodzą do jakiejś krok wyżej, żeby się tam znaleźć. A to nie na tym to polega. Ja rzadko rozmawiam z Polakami, bo ich nie rozumiem. Nie rozumiem. I mnie przykro tłumaczyć tym ludziom, ale oni zaraz będą krzyczeć, a to nie jest Ameryka. Ja, proszę pani, przeważnie kobiety, ja nie wiem, mężczyźni też się jakoś rozumieją, ale kobiety. Ja mówię, proszę pani, ja wiem, że to nie jest Ameryka, ale coś się z Polską stało, do Unii weszła i chce do tego Zachodu dociągnąć w jakiś sposób. W różnych dziedzinach, czy to jest gospodarczo, czy to jest społecznie, czy to jest opiekuńczo, tak dalej, tak. Chcę do Zachodu. No to zacznij się zachowywać tak jak Zachód, prawda? Bądź, bierz te przykłady z Zachodu i implementuj to tutaj, bo to inaczej ten społeczeństwo się nie zmieni. Powiedział pan, że jest antyklerykałem. Tak. I co pan uważa o bardzo bliskich stosunkach polskiej władzy z Kościołem? No właśnie, muszą być niezależne od siebie. Ja uważam, że Kościół ma za dużą władzę w tym kraju całkowicie. Ja uważam, że po prostu Kościół, żeby ludzie się dowiedzieli, zobaczyli, co właściwie Kościół reprezentuje, prawda, zagłębić się w historię Kościoła i zobaczyć, jak Kościół nie tylko Polskę omamiał i omiatał. No nie tylko Polskę, to nie Polskę, to cały świat praktycznie. Cały katolicki świat. Tutaj ludzie są głęboko religijni, którzy modlą się do obrazów, całują figurki, ale człowieka mają naprawdę gdzieś. To on woli całować tę figurkę na pokaz. Ja to widziałem wiele razy, zwłaszcza na Podlasiu. To ja zauważyłem, że oni na pokaz to pokazują, prawda? Wykazać się, jak oni religijni, ale ta religijność jest powierzchowna, dlatego że ona nie jest tak głęboka, że ja jako religijny człowiek i katolik, prawda, kocham swego bliźniego. Oni tego absolutnie, zwłaszcza Polacy, nie pokazują tego. Ja któregoś dnia miałem taki przykry incydent, ja z kolegą szedłem, byliśmy po zabawie, coś takiego i kolega coś tam wykrzykał, a ten budynek, czyli kościół musimy zniszczyć. Ktoś tam usłyszał to, prawda, i do nas się rzucił. Ja mówię, ty jesteś katolikiem? Tak, ja jestem katolikiem, a to bronię Chrystusa i Kościoła. Ale jak ty bronisz z pięściami? Po co nie chciał nas bić? Słowo daje. Ja mówię, to ty tak bliźniego kochasz? Więc ja bym naprawdę chciał, żeby to polskie społeczeństwo w jakiś sposób się zmieniło. Było bardziej przyjazne dla siebie przynajmniej, już nie dla mnie. Nie musi to być, bo ja i tak wyjadę. To nie jest pieniądz, który jest naprawdę najważniejszy w tym kraju. Oczywiście, że... Bo zauważcie jedną tylko taką rzecz.
gdziekolwiek się ruszysz, to tylko money. Give me money, give me money. Tylko pieniądz. Gdziekolwiek pójdziesz, każdy ma ten tak zwany golden rule. Ja już, rozumiesz, będę wiedział, jak tobie zrobić pieniądze. I co drugi, trzeci wariat, a są kobiety też, powiedzą ci, jak ci zrobić. Oni znaleźli tą złotą metodę. A to wszystko jest to, żeby on sobie zarobił, rozumiesz? To jest system tak nieudolny, niewydolny, nieudany, że to trzeba naprawdę dużo... Jeszcze, ja wiem, że to jest, będzie jeszcze wiele, wiele lat, no bo to, ja bym powiedział jeszcze 50. A jeszcze jedną taką bardzo małą anegdotkę dodam, że Polki, prawda, ja jestem mężczyzną, prawda, z kobietami wiele razy szedłem sobie na kawę, to natychmiast chciała pieniądze. Ja miałem jedno spotkanie z kobietą, 5 minut przy kawie, jak ona się dowiedziała, że ja mieszkam w Kalifornii, bo ona mówi, a skąd jesteś, no nie będę kłamał, słuchaj, w Kalifornii. Ona mówi, czy ty możesz mi kupić nowy samochód? No ja nie wiem. Ja mówię, jak ty taka bezczelna możesz być? To jest prawdziwa historia. Kobieta mnie prosiła o nowy samochód. No, ja mówię, z jakiej racji? Albo ty mieszkasz w Kalifornii, a co to ma z dobra? No to jest naprawdę coś, jakaś mentalność u tych kobiet. I ja uważam, że, przepraszam bardzo, nie gustuje się w Polkach. I ogólnie ten system polityczno-gospodarczo-społeczny musi się zmienić.